Koncertem saksofonowym Larsa Erika Larssona rozpoczął się wieczór muzyczny Filharmonii Kameralnej w Łomży. Orkiestrze na saksofonie towarzyszył Dariusz Samul. Łomżyńscy filharmonicy wystąpili pod gościnną batutą maestro Malfredo Crescenzo z Włoch. Powód, dla którego jestem tutaj w Łomży po raz drugi, ponieważ już prawie 2 lata temu dyrygowałem tutaj jednym koncertem, to przede wszystkim szacunek oraz wspaniała współpraca przez kilka lat z panem Miłoszem Zarzyckim. Program jest częściowo solistyczny z saksofonistami i częściowo typowo orkiestrowy. Bardzo jest ciekawy zestaw kompozycji na saksofon oraz na 2 saksofony, które dzisiaj usłyszymy. Jest pośród nich m.in. koncert saksofonowy Larssona, Czardasz Iturraldego oraz kompozycja Jefta amerykańskiego kompozytora Wilde. E poi prima di introdurre la composizione orchestrale. Oprócz tego usłyszymy również, zanim zagra sama orkiestra, wokalizę Rachmaninowa, którą znamy z wykonań oczywiście przede wszystkim śpiewaków. Tutaj usłyszymy ją w wersji na saksofon. Saksofono e orchestra, ma anche in altre versioni con voce e orchestra. Kompozycja Wagnera, którą usłyszymy na samym końcu, tylko orkiestrowa, jest jedną z najsłynniejszych kompozycji tego kompozytora, a napisał ją w roku, kiedy to jego żona urodziła pierwsze dziecko. Partorisce il suo primogenito. Z towarzyszeniem orkiestry na saksofonie sopranowym wystąpiła Julita Przybylska. Koncert odbył się w 200. rocznicę urodzin Adolfa Saxa, twórcy saksofonu. Oczywiście saksofon jest instrumentem dosyć nowym, głównie znajdujemy go w muzyce jazzowej, w kompozycjach z XX wieku i bardzo ciekawe jest wysłuchanie tego instrumentu i jego walorów brzmieniowych w kompozycjach wcześniejszych. Dzięki temu można jeszcze bardziej docenić jego brzmienie.